Uszanowanko klockowe świry. Z tej strony Pan Szczupak, a to jest filmik poświęcony dla Was. Zarówno dla tych starych bywalców, tych już odbojów oddanych mojemu kontentowi od ponad już prawie 2 lat. Wow, szybko minęło. Oraz dla tych nowych, pochodzących m.in. na przykład z polecajki Klockozaura. Tak więc dziękuję Ci, drogi Klockozaurze, za to, że byłem głównym tematem pierwszej polecajki. Tak więc w tym filmie dowiecie się, kim jest Pan Szczupak. Jakie ma oddanie do kanału, co tu robi, co tu się dzieje, ale także i sam Pan Szczupak, kim on jest. Czy może jest 40-letnim chłopcem, który używa moderatora głosów, czy może zwykłym licealistą. Tak więc, bez przedłużania już, zaczynajmy. Tak więc najpierw zajmijmy się Panem Szczupakiem tak nieco bardziej prywatnie, tak poza YouTube'em. Otóż moje imię brzmi Paweł i to Wam powinno wystarczyć, możliwe, że gdzieś się pojawiało, gdzieś już ktoś wychwycił oraz znajomi, którzy wiedzą o moim kanale, znają moje inne dane osobowe, jednak one nie są tutaj ważne, gdyż wolę być tutaj Panem Szczupakiem, a poza YouTube'em po prostu Pawłem. Jeżeli chodzi o mój wiek, no to jestem już licealistą. Ci, którzy może wychwycili ze starszych filmów, to że gdy zaczynałem nagrywać, byłem jeszcze w gimnazjum, tak więc no troszkę się zmieniło i raczej jakoś udaje mi się prowadzić ten kanał i godzić szkołę, co jest dość trudne. No i jeszcze ważne w tym jest to, że nie chodzę jeszcze do pracy, nie mam własnych zarobków, stąd też nieraz bardzo chciałbym kupić jakiś większy zestaw na recenzję czy do swojej kolekcji, ale nie mogę, po prostu, bo czasem ciężko jest ogarnąć cały miesiąc, tak żeby się jeszcze spotykać ze znajomymi, kupić coś tam, na jakiś prezent na urodziny i jeszcze coś na recenzję. Tak więc myślę, że to jest dość ważna rzecz, jednak myślę, że z czasem może się to zmienić. Tak więc teraz wszystko już o moim kanale. Jak sama nazwa wskazuje, znajdziecie tutaj przeróżne recenzje właśnie Pana Szczupaka, jak na przykład zestawy nieco nowsze, zestawy już nieco starsze z mojej prywatnej kolekcji, recenzje magazynów Lego oraz recenzje minifigurek kolekcjonerskich. Ponadto od czasu do czasu, gdy uda mi się zdobyć jakąś grę Lego lub pójść na obecnie w kinach grający film Lego, to również ich recenzja pojawi się na kanale. Ponadto staram się, aby katalogi Lego były oglądane na moim kanale na bieżąco, tak abyście byli poinformowani o tym, co chcę zakupić lub co po prostu podoba mi się z nowego rzutu zestawów Lego. Natomiast na moim kanale możecie znaleźć jeszcze inne serie, jak na przykład Klockowy Vlogasek, w którym to rozmawiam na przeróżne tematy związane z Lego. Na przykład opowiadam swoją stronę odnośnie jakiejś serii, czy jest ona warta, odnośnie serialów, filmów, gier itd. Jest już kilka odcinków, oczywiście wszystko znajdziecie na przykład na playlistach, no i pomiędzy zwyczajnymi filmami. Ponadto co jakiś czas na moim kanale pokazuję najnowszego mocka lub tego, którego kiedyś zbudowałem, a jeszcze nie użył światła dziennego. Tak więc myślę, że właśnie z tego między innymi zostałem zauważony i myślę, że jest to świetna rzecz i będę ją przede wszystkim kontynuować, a główne tematyki to są przeróżne mechy oraz miksele. Kolejną serią, którą możecie znaleźć na moim kanale, jest Podróż w czasie. Podróż w czasie polega na tym, że recenzuję jeden jakiś zestaw sprzed 2000 roku lub bliski właśnie temu rocznikowi, gdyż są to już stare zestawy, wiele osób ich już nie kojarzy, a i przy tym zawsze staram się wprowadzić inne, ale jakże ciekawe wprowadzenie, jak zdobyłem ten zestaw. Oczywiście wszystko w kwestiach humorystycznych. Jeszcze od jakiegoś czasu postanowiłem zaryzykować
i pojawiły się dotychczas trzy filmy w takiej właśnie tematyce, nie jakieś sprecyzowane jednak odnośnie jakichś przecieków, jakichś informacji lub spekulacji odnośnie. Ponadto na moim kanale znajdziecie historię trzech serii LEGO, które były dla mnie ważne, a które już się zakończyły, jak Power Miners, Mixels czy też Chima. Tak więc to by było na tyle, to cały pan Szczupak. Jeżeli chodzi natomiast o częstotliwość pojawienia się filmów, no to nie mogę nic obiecać. Czasem to będzie dwa razy w tygodniu, a czasem to będzie raz, ze względu na to, że czasem nie mam weny twórczej lub po prostu nie mam czasu, aby pogodzić swoje życie prywatne wraz z kanałem, lub też nie mam co zaprezentować tak, abyście byli zadowoleni. Tak więc mam nadzieję, że klikając przycisk subskrybuj będziecie się tu czuli dobrze, że mój content sprawi wam jakiś uśmiech na twarzy, dowiecie się czegoś nowego oraz zobaczycie na coś zupełnie innej strony. Tak więc zapraszam wszystkich odwiedzających oraz bardzo witam wszystkich tu już zebranych. Tak więc trzymajcie się i do następnego.